Aloha wszystkim, witam was bardzo serdecznie, ja nazywam się Michał, a oto kolejny odcinek Zagrajmy w Sonic Superstars. Słuchajcie, dzisiaj zabieramy się za Cyber Station, czyli świat numer 9. Bez zbędnego przedłużania, lecimy z koksem. Bardzo mi się koncepcja tego świata podoba, tego poziomu, co nie? Jeśli ten materiał, jak i pozostałe wam się spodoba, to nie zapomnijcie załapkować w górę, a jeżeli się nie spodoba, to w dół uzasadnijcie w sekcji komentarzy dlaczego. Tak to właśnie się prezentuje, proszę państwa. A, dobra, bo teraz leci muzyka nieśmiertelności, ja przez chwilę się zastanawiałem, dlaczego w poziomie Cyber Station leci muzyka nieśmiertelności. Czy twórcy czegoś zapomnieli dodać w tej gierce, czy o co tutaj w zasadzie chodzi? Ej, coś tutaj u góry jest, ty patrzcie, tam jest pierścień. Ej, da się go zdobyć? Ej, wskoczyliśmy. No myślałem, że będę... A, dobra, mogę złapać medale. A, okej, dobra. Nie mam pytań. Dobra, to żeby nie było, że ja nie mam tutaj za bardzo co gadać na temat tego poziomu, albo w jakiś ten sam sposób będę komentował to, co się dzieje w zasadzie w każdym poziomie, to teraz ja zamykam się, znikam z tego tutaj ekranu u was i... Wy możecie posłuchać sobie tej muzyki, która nam towarzyszy, bo jest naprawdę epicka! Wow! Jesteśmy teraz jakimś Wispem! Czekajcie, jesteśmy jakąś myszką teraz. Ej, fajna mechanika! Że my możemy tutaj zmieniać się w jakieś takie 8-bitowe, cybernetyczne postacie. Jakkolwiek to oczywiście brzmi. A, no dobra, to mi się nie podoba już, to mi się nie podoba. Nie podoba mi się z tego względu, że ja tu nie mogę nic zrobić. Ej, ja bez kitu nie potrafię grać nadal w tę grę, to już jest 9 świat, a ja nie potrafię nadal grać w tę grę. Dobra, jesteśmy dalej, zdecydowanie jest lepiej teraz. To było niesprawiedliwe, to się nie liczy. O! Proszę mi z powrotem oddać moje pierścienie. 17 pierścieni, no kurde! Czy ja kiedyś będę mógł użyć tą Super Amy? I znowu to Jezu, no... W którym momencie ja to mam wciskać, jak ja nie widzę za bardzo, co się u góry dzieje? No to jak ja mam to ogarnąć? No ciężko trochę. Jedna etykieta jest, twoja rakieta, wiecie seta, do rzeki jedzie pakieta. Mamy Super Amy, let's go! Jest doktor Iwo Robotnik. W ogóle może zdejmę te okulary. I na czym polega ta konfrontacja? Jak będziemy teraz Super Amy, to chyba będzie prostsza, co nie? Zdecydowanie będzie prostsza. Będą jakieś pierścienie dla mnie, czy nie będzie? Ej, to nie fair było w tym momencie, co to miało znaczyć? No pewnie, teraz może z jednym pierścieniem tylko. Dobra, tak muszę mu zadać, czyli muszę się potem cofnąć do niego. Ej, czas mi ucieka, jest limit. Ej, dobra, już po nim. Dało się, wyrobiłem się, jakkolwiek to nie brzmi, ale się wyrobiłem. O, cholera jasna. Ej, powiem wam szczerze, naprawdę ten boss jakby... Co? Hello! Powracam po przerwie, ponieważ musiałem zrage'ować delikatnie mówiąc i jesteśmy znowu w tym samym momencie. Nie sądziłem, że ten boss będzie mnie tak trollował w tak przebrzydły sposób. Przez to, że ja nie ogarniam jak walczyć z tym bossem, ja mam wrażenie, że bardzo szybko mi się limit czasowy skończy i będę bardzo żałował tego. Okej. Wleciało full skupienie. Nie sądziłem, że będę czuł taki wewnętrzny stres, walcząc z Eggmanem. Dobra, czy tym razem gra mnie stroluje, czy mnie znowu nie... Znaczy, dobra, chciałem co innego powiedzieć. Chciałem się zapytać, czy mnie stroluje, czy mnie nie stroluje. Akt 1. Aha, czyli następny zone zaczynamy, tak? Frozen Base. Ej, chwila, moment. Czas zmienić postać.
Za sekundę wracam. Jestem po krótkiej przerwie. Witam bardzo serdecznie. Frozen Base Act 1. Lecimy dalej z Amy Rose, ponieważ dostała za mało czasu antenowego, a ja chcę zobaczyć, jak wygląda jej super forma, tak więc let's go do this shit. Jak mam odnieść się jeszcze do Cyber Station, które robiliśmy przed chwilą, bardzo ciekawa swoją drogą nazwa, bo bardzo przypomina mi się Cyberspace, czyli wiecie, Sonic Frontiers i te sprawy. Mam nadzieję, że kumacie, o co chodzi, co nie? To powiem wam tak, grając w tamten poziom poprzedni, bo nie zdążyłem tego skomentować, bo bardzo dużo rzeczy działo się na ekranie, zresztą teraz też się dzieje, bo cholerna taśma mnie prowadzi w prawo, a ja nie mogę na spokojnie pierścieni zdobyć. Tak jak mam odnieść się już w całości, skomentować to, co było niedawno, to mam takie dziwne wrażenie, że czuję taki vibe'ik Sonica Advance 2 i tam przedostatniego poziomu, nie pamiętam, jak on się teraz nazywał, cholera, dawno grałem w Sonica Advance 2. Ostatni raz grałem wtedy, kiedy Let's Play robiłem, czyli naprawdę kawał czasu temu, 2 lata temu. Więc niestety, ale jeżeli kogoś załamie to, że ja nie pamiętam o takich rzeczach, to najmocniej przepraszam. Zauważyłem, że te tutaj chłodne, te takie pary wodne, jeżeli to mogę tak określić, te takie pary powietrzne zamrażają nas, zamieniają nas w kostkę lodu. Interesujące, muszę przyznać. Ale muza, ej, naprawdę. Ja mam wrażenie, że jeżeli chodzi o soundtrack, to ja nie mam do czego się tak naprawdę przyczepić tutaj, bo soundtrack naprawdę jest na wysokim poziomie i mówię to całkowicie nieironicznie. Gdybym mówił ironicznie, to myślę, że zauważyliście to chociażby, bo bym się uśmiechał. Tak więc ja się zamykam, wysłuchajcie teraz tego oto dzieła. No nie. Dlaczego tak? Super Amy jest zdecydowanie za szybka i to jest pierwszy minus tej gry. Zdecydowanie. Ej, ale tło jest tam bardzo ładne w ogóle. Co to jest? To jest jakiś ten? Co to w ogóle? What the hell? Co tu się dzieje? Dobra, mamy minibossa, jakiegoś pterodaktyla. Jak go mamy atakować? W ogóle jak sceneria się zmieniła? Jesteśmy teraz w jakiejś jaskini. Tam był na początku w ogóle Yeti oraz Trip. Trip, przepraszam, tak się powinno mówić. Przez chwilę miałem dziwne wrażenie, że do tych czerwonych nie będę mógł doskoczyć, bo one będą powodować, że będę dostawał obrażenia, bo to będą takie gorące, nagrzane platformy. Aha, i okej, 3 razy dostał w tubę i już koniec, po temacie, mam rozumieć. Nie mam wrażenia, tylko mam rozumieć, chciałem powiedzieć. Szybko Amy uciekła. Aha! Okej, mamy teraz Frozen Base Zona Act 2. I o co tutaj chodzi? Co ja tu mam robić? Muszę tych gnojków atakować. Ej, powiem wam szczerze? Tak nieironicznie, to bardzo ciekawy koncept na Act 2. Lecimy sobie teraz z podkiem, którym Eggman zawsze podróżuje. Ej, ja nie mam absolutnie nic do zarzucenia. Naprawdę fajna koncepcja na akt drugi. Jakieś w ogóle latające jaja. Co tu się dzieje w ogóle w tym poziomie? Nie ogarniam za bardzo tego, co tutaj w ogóle jest w tej gierce, nie? Ta gierka mnie z poziomu na poziom coraz bardziej zaskakuje, ale to bardzo dobrze. To jest bardzo dobrze, bo czuję taki, mówię, vibe Sonica Frontiers. Bo wiecie, w końcu nowa gra, nie? I te sprawy. Więc to naprawdę jest jak najbardziej na plus, że potrafię być zaskoczony, że nowe gry Sonica jakkolwiek mnie zaskakują. A, jeszcze X-em mogę atakować. Dobra, z jakąś tutaj beczką walczymy, cybernetyczną. Tym mamy teraz jakiś boss rush, czy o co tutaj chodzi? Okej, to ewidentnie jest jakiś boss, ale nie wiem,
czym jest ten boss, bo nie wiem, czy to jest Eggman, czy my teraz walczymy z jakimś innym gównem Eggmanopodobnym. Ty, to był Eggman! A to cwaniaczek jeden! I to wszystko? To był cały akt drugi? To był cały akt drugi? Poważnie? Tylko tyle? Egg Fortress. O nie, 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 nie. To już jest świat numer 11. My sobie stąd wychodzimy. O co chodzi w tym akcie Tailsa? Może uda nam się go szybko w miarę ogarnąć, bo naprawdę powiem wam szczerze, że im dłużej gram, tym szybciej udaje mi się te poziomy ogarniać. Mimo że gram totalnie na pałę w tę gierkę, no bo nie oszukujmy się, ale ja ciągle kurde w coś się wpierdzielam i zawsze to się kończy tym, że tracę pierścienie. Zawsze. Nigdy nie jest tak, że skończy się to dla mnie jakoś, nie wiem, super łagodnie. Zawsze muszę paść ofiarą tego, że tracę w durny sposób pierścienie. No, przez chwilę myślałem, że właśnie mówiąc o durnym sposobie, to zaraz stracę te pierścienie. A widzicie, jak wykrakałem? Może nie wiem, od dzisiaj ja zacznę robić nieme let's play'e, co wy na to, bo im dłużej... O! Widzicie? Patrzcie, mówiłem to o tym, kiedy byliśmy w akcie numer 1, kiedy walczyliśmy z tamtym minibossem, że dziwnym trafem, wchodząc na te czerwone, nagrzane platformy, Amy nic nie traci. W momencie, kiedy... podszedłem tutaj Tailsem, nagle zaczynam tracić pierścienie. Tak nagle po prostu. Oj, teraz normalnie przeszedłem przez te czerwone ten. Ja nie rozumiem. Część platform jest nagrzana, która... przez co powoduje... to, że Tails traci pierścienie. A część w ogóle jest taka normalna. Uuu! Ej, ale combo! Ej, ładne combo tu wleciało. To co? Super Tailsik. Nie ma to tamto. Ja pierdzielę, w jaki bezużyteczny sposób to zrobiłem! Po co? Dlaczego? Jak? O, dobra! Mamy to! Dobry kąt znalazłem, dobry kąt znalazłem! Nie, nie! Nie ma takiej opcji, nie zgniecie mnie tym razem ściana po raz drugi! Nie, nie! O kurde! Jezu, byłem blisko znowu! Znowu byłem blisko! A czemu mi się tak szybko... Ej, jak tutaj w ogóle działa super forma? Dlaczego ona mi się tak szybko skończyła? Przecież ja miałem jeszcze tyle pierścieni. Aha, i to tyle. Akt Tailsa zrobiony. Spoko, nie mam żadnych pytań, ale nie potrafię zrozumieć, jakim cudem w tej gierce działa super forma. Przecież to jest jakiś upośledzony sposób. O co tutaj w ogóle chodzi? Bo ja nie rozumiem. Autentycznie zgłupiałem. A, to będzie... Dobra, my to już widzieliśmy. Da się to pominąć? Da się to pominąć. Po co mamy drugi raz to samo oglądać? Już byłem tutaj, wychodzimy stąd. Nie mam zamiaru tutaj dłużej być. Sonikiem sobie zakończymy 11 świat, ale to już następnym razem, bo nie chcę wam przedłużać, już wystarczająco długo trwa ten odcinek, a następny podejrzewam, że będzie jeszcze dłuższy, bo mamy tutaj dwa akty do zrobienia. Tak więc, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało, że w sposób ciekawy jest prowadzona ta seria. Dajcie znać koniecznie w sekcji komentarzy, co sądzicie o poziomach, które dzisiaj przechodziłem. To by było na tyle, dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć i do następnego razu. I życzę wam udanego tygodnia, bo ja to w niedzielę nagrywam, dokładnie to 9 czerwca. Mam nadzieję, że zobaczycie to w tym tygodniu, co teraz będzie, tak samo jak i poprzedni odcinek. Więc siadam zaraz do montowania, zamykam się. To by było na tyle, nara i do następnego razu. Pa, pa.